Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem, zmieniając nieco tematykę ostatnich filmów, pokażę Wam, jak wykorzystać tylko i wyłącznie jedną lampę błyskową z jednym modyfikatorem światła na wiele różnych sposobów, tak żeby uzyskać rozmaite efekty. Jedziemy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Przygoda z fotografią błyskową zazwyczaj się zaczyna właśnie od takiego podstawowego zestawu, czyli jedna lampa, jeden modyfikator i działamy. W tym odcinku będziemy pracować w studio fotograficznym, jednak Wy możecie to wszystko przenieść również na swoje domowe zacisze, bo wystarczy Wam po prostu biała, jednolita ściana, na tle której możecie robić zdjęcia i po prostu pomieszczenie, w którym możecie tą lampę przesuwać. Także myślę, że bez problemu większość tych wszystkich sposobów ustawień światła przeniesiecie na swoje podwórko. Film jest jednocześnie realizacją warsztatów indywidualnych, które wygrał Grzegorz w konkursie właśnie Canona, który ostatnio realizowałem tutaj na kanale. Także gratulacje dla Grzegorza i teraz pokrótce powiem Wam, na jakim sprzęcie będziemy pracować. Jeżeli chodzi o aparat, to będziemy korzystać z Canona EOS RP oraz obiektywu 24-105, z tym, że tutaj skupimy się raczej na tych ogniskowych dłuższych, 85 mm czy 105 mm, po prostu to są ogniskowe, bardziej portretowe. Jeżeli chodzi o ustawienia tego sprzętu, no to będziemy pracować przede wszystkim na czasie naświetlania 1/125 sekundy, tak żeby zsynchronizować po prostu błysk z migawką aparatu. To jest taki czas, który nam pozwoli to bez problemu zrobić. Jeżeli chodzi o przysłonę, no to tutaj w tym obiektywie mamy f4, minimalną przysłonę, jednak my będziemy pracować na tych wyższych jeszcze przysłonach, żeby uzyskać jak najlepszą jakość z tego obiektywu, bo tło jest i tak jednolite, więc w żaden sposób nie będzie widać tego po prostu rozmycia kompresji tła. Więc my tutaj sobie podziałamy na przysłonach rzędu f5 i 6, nawet f8 w niektórych przypadkach, w zależności od już po prostu mocy lampy błyskowej, którą będziemy dobierać do poszczególnych zdjęć. Jeżeli chodzi o czułość ISO, no to pracujemy ze światłem błyskowym. Tego światła mamy pod dostatkiem. Korzystamy z lampy o mocy 400 W/s i to w zupełności wystarczy, żebyśmy ustawili sobie czułość ISO na 100 i do tych parametrów po prostu dobierali sobie moc lampy błyskowej. Jeżeli chodzi o modyfikator światła, to wybrałem Octe 90 cm z gridem. Jest to jeden z moich ulubionych modyfikatorów światła. Daje on takie bardzo charakterystyczne światło. Przede wszystkim ten oktagonalny kształt fajnie się odbija w oku. Poza tym nie daje takiego bardzo mega miękkiego światła jak jakiś olbrzymi softbox. I poza tym grid kierunkuje nam mocno światło. Sprawia, że ono się nie rozprasza po całym pomieszczeniu. Dzięki temu gridowi po prostu możemy lepiej zapanować nad światłem, szczególnie w mniejszych pomieszczeniach. Gdybyśmy skorzystali z jakiejś parasolki na przykład, takiej dyfuzyjnej, to rozświetlilibyśmy całe pomieszczenie. Ciężko by było okiełznać to światło i je kierunkować i uzyskiwać różne efekty. A dzięki właśnie gridowi kierunkujemy to światło i bardziej nad nim panujemy. Myślę, że nie ma co przedłużać. Jedziemy do studia, zaraz dołączy do nas Grzesiek i robimy pierwsze zdjęcia. Ok, no to zaczynamy od pierwszego ustawienia światła. Klasyczne ustawienie, okta pochylona pod kątem 45 stopni i względem modelki również jest ustawiona pod kątem 45 stopni. Zrobimy kilka zdjęć w ten sposób. Uzyskamy w ten sposób mały światłocień na jednej części twarzy, 3/4 twarzy będzie oświetlona, a następnie dołożymy dużą blendę 120x80, żeby rozświetlić delikatnie te cienie, które spowoduje ta okta. Więc jedziemy z pierwszym ustawieniem. Przechodzimy do kolejnego ustawienia światła. Tym razem będzie to oświetlenie typowo pod beauty, czyli clamshell. Jedna lampa świeci z góry bezpośrednio na twarz Dominiki, a od spodu rozświetlam cienie za pomocą blendy. To jest bardzo popularne ustawienie światła właśnie fotografii typu beauty, więc zobaczycie, jakie w ten sposób efekty osiągniemy.
Tym razem przechodzimy z oświetlenia beauty, czyli takiego można powiedzieć jasnego, do bardziej mrocznego. Przestawiłem oktę pod kątem praktycznie 90 stopni względem modelki i oświetlimy tylko i wyłącznie połowę twarzy Dominiki, a druga pozostanie w cieniu. To będzie całkowita przeciwność zdjęć, które robiliśmy przed chwilą. Przechodzimy do kolejnego ustawienia. Tym razem zostajemy nadal w tych ciemniejszych klimatach. Przestawiłem lampę za Dominikę, mniej więcej też pod kątem powiedzmy 45 stopni, tylko właśnie z tyłu za Dominiką. Będzie obrysowywała lampa światłem twarz Dominiki. Ta część pozostanie lekko przyciemniona. Tym razem będą takie efekty lekko w stylu low-key. Teraz Dominika w międzyczasie zmieniła też stylizację. Przesunąłem lampę, zmniejszyłem jej kąt świecenia, światła troszeczkę więcej wpada na Dominikę i odbijam również to światło z okty tą blendą, żeby rozświetlić te cienie i w ten sposób uzyskujemy troszeczkę inny efekt. To już nie jest takie typowe low-key, ale zdjęcia nadal są z klimatycznym takim cieniem. Zresztą sami zaraz zobaczycie, jakie będą efekty. Przed nami jedno z ostatnich ustawień światła. Tym razem z ciemniejszych klimatów przechodzimy w całkowicie jasne. Zrobimy coś w stylu high-key, czyli dużo światła, biała stylizacja, biała ściana. Tutaj doświetlamy od przodu Dominikę jedną lampą, dalej okta z gridem. Drugą stronę po prostu doświetlę sobie, żeby rozjaśnić te wszystkie cienie tą blendą, czyli światło odbija się jednocześnie od ściany oraz od blendy i wypełnia całą fotografię. I w ten sposób osiągniemy takie, można powiedzieć, lekko białe zdjęcie. Na sam koniec ściągnęliśmy z lampy oktę i na lampę założyliśmy standardową czaszę po to, żeby ograniczyć rozproszenie się światła po pomieszczeniu i ono tylko i wyłącznie to światło będzie padało na tło. Rozjaśnimy, przepalimy wręcz całe tło. Tutaj przód Dominiki nie będzie niczym doświetlony, więc uzyskamy w ten sposób taki kontur postaci. Dominika ma na głowie kapelusz, więc to będzie fajnie wyglądało, jak zrobimy takie zacienione zdjęcia. Okej, to by było wszystko w tym odcinku. Czas na podsumowanie. Powiedz Grzesiek, jak Ci się podobało tutaj praca w studio z lampami? Do tej pory, z tego co wiem, nie miałeś do czynienia za wiele w pracy w studio, także to Twoje pierwsze takie warsztaty, można powiedzieć, z fotografii błyskowej w studio, więc powiedz, jak Ci się podobało. Tak, dokładnie. Są to moje pierwsze takie warsztaty, pierwsze doświadczenie w studiu. No, bardzo mi się podobało, także myślę, że będę kontynuował ten temat. Super. Też fajnie, że starałeś się też dodawać coś od siebie, kadrować po swojemu, ustawiać modelkę.
ale też zobaczyłeś na różnych przykładach, jak można za sprawą właśnie jednej lampy błyskowej uzyskać całkowicie różne efekty. Bo często w internecie się słyszy, żeby zacząć na przykład z fotografią studyjną, trzeba mieć po 5 lamp i ogromne studio, żeby coś robić, a tak naprawdę modelka siedziała tutaj 2 metry od białego tła, równie dobrze to może być biała ściana, więc podobne efekty również można uzyskiwać w domowym zaciszu, co widzieliście również w innych filmach na kanale. Także teraz pewnie będziesz testował te wszystkie metody w praktyce. Tak, zwłaszcza, że mam jedną lampę błyskową, mam wyzwalacz, mam stojak na lampę, także myślę, że będę dalej ćwiczył w domu. Super, fajnie. Też warto właśnie cały czas, mimo że coś oglądniemy, coś się nauczymy, gdzieś będziemy na jakichś warsztatach, cały czas tą wiedzę później praktykować, żeby osiągać jak najlepsze efekty. Powiedz w ogóle, jak ci się pracowało na Canonie EOS RP, bo do tej pory, z tego co wiem, nie miałeś do czynienia w ogóle z tym systemem. Tak, do tej pory pracowałem na lustrze. Jest to mój pierwszy raz na bezlusterkowcu. No ogólnie doświadczenia są na plus, z tego względu, że choćby dla mnie ogromną zaletą jest to, że widzę ekspozycję na żywo, a po drugie jest podgląd zdjęcia po zrobieniu w wizjerze. Nie trzeba odciągać oka od wizjera, żeby zobaczyć na wyświetlaczu zdjęcia. Tak, tak, tak. Cały czas jak robimy zdjęcie, to nie jest, że widzimy ekspozycję, to później po zrobieniu zdjęcia mamy taką opcję, żeby się to zdjęcie na chwilkę wyświetliło i żebyśmy tak, zobaczyli, jak ono wygląda. Jak wygląda. Mhm. Jak, czy dobrze wykadrowaliśmy, czy nie jest prześwietlone. Nie trzeba odrywać po prostu aparatu od oka. Tak, tak, tak. Jest to ogromny plus, bo można sobie cały czas fotografować i po prostu wiadomo, czasami odciągając ten aparat od oka tracimy moment. Tak, więc jest to ogromny plus. No aparat jest bardzo lekki, co tak, jest ogromnym jest plusem. Malutki, naprawdę. Tak, jest bardzo mały, lekki, jest ogromnym plusem przy takich dłuższych sesjach zdjęciowych, tak jak dzisiaj żeśmy zrobili. Nie bolą ręce. A powiedz mi coś o wadach. Jakieś odczułeś jakiś dyskomfort podczas pracy z tym aparatem? Dostrzegłeś jakieś wady? Bo plusy to już przedstawiłeś, ale właśnie może coś też się skwierało. No jest, ogromnym minusem jest bateria, bo zrobiliśmy tutaj, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale 2 godziny pracowaliśmy, prawda? Dwie godziny, jakieś 230 zdjęć. No jak nie robiliśmy zdjęć, aparat wyłączałem, także no tyle co nam baterii starczyło na tą sesję. Czyli także... jakby trzeba było kupić ten korpus sobie, no to warto jednak kolejną baterię. Nie jest to jakiś wielki minus, bo wiadomo, można się zaopatrzyć w zestaw baterii. Tak, aczkolwiek mogłaby wytrzymać dłużej. Mogłaby wytrzymać dłużej. Coś jeszcze, jeżeli chodzi o tak, do tej pory nie pracowałeś w ogóle na systemie Canona. Tak. Powiedz mi, jak w ogóle ci się pracowało na całkowicie innym systemie niż do tej pory? No, dość szybko się przyzwyczaiłem, także jest to też plus, że jest to w miarę takie intuicyjne. Tak. Starałem się cały czas Grześkowi pokazywać po prostu różne ustawienia, jak co przestawiać, więc było dużo łatwiej. Nie musiał do tego wszystkiego dochodzić Grzesiek sam, tylko po prostu ja mówiłem, tu się zmienia przysłonę, tu się zmienia czas naświetlania, tu się zmienia czułość ISO, tak jak inne parametry. No to myślę, że to by było wszystko. Tutaj w opisie pod tym filmem będziecie mieć link do Instagrama Grześka. Jeszcze go nie założył, także trzymamy go za słowo, żeby ten Instagram się pojawił. I co, lecimy na studio do podsumowania. Chcesz jeszcze coś dodać na koniec? Nie, to myślę, że wszystko. Dobra, to dzięki bardzo. I do następnego. Do następnego. I tak właśnie prezentuje się ten odcinek i zastosowanie jednej lampy błyskowej z jednym modyfikatorem światła na wiele różnych sposobów. Jak sami widzicie, ogranicza nas tak właściwie nasza własna kreatywność, bo możemy pod różnymi kątami ustawiać właśnie to światło, pod różnymi kątami ustawiać modelkę względem światła i w ten sposób uzyskiwać naprawdę rozmaite efekty. Jak sami widzieliście, Grzesiek, mimo że wcześniej nie pracował ze światłem studyjnym, ja mu pokazałem kilka ustawień światła i sami widzieliście, jak różne efekty można w ten sposób uzyskiwać. Tylko trzeba po prostu świadomie panować nad tym światłem i obserwować to, co się dzieje właśnie po zrobieniu zdjęcia, obserwować, jak to światło rozkłada się na modelce i w ten sposób świadomie wprowadzać jakieś poprawki, tak żeby uzyskać takie oświetlenie, jak tam dziś się pojawiło w naszej głowie. Jeżeli macie pytania odnośnie tych wszystkich ustawień światła, odnośnie sprzętu, czy czegokolwiek właśnie związanego z tematem tego odcinka, no to oczywiście dawajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Nie zapomnijcie również kliknąć kciuka w górę, właśnie zostawić jakiś komentarz, żeby ten film mógł dotrzeć do większej grupy odbiorców. Oczywiście pamiętajcie również, żeby zasubskrybować kanał, bo wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, które tutaj publikuję. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka.